No witam was wszystkich pięknie i serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No niestety pięknie i serdecznie nie witam mnie ta skrzynia, bo już w pierwszym otwarciu M4 Hole dla Isamu. No jest to bitwa oczywiście standard, 17 koła. W tym momencie mój przeciwnik ma balansie, więc będzie naprawdę bardzo ciężko to odbić i 5 koła pójdzie już na starcie się. No niestety przysłowiowo, ty czekaj. I mamy to, patrz. Ja nie mogę, ale tak patrzyłem na te rynkowice, jak one spadają. Mówię takie, dobra, niech se lecą, bo i tak to jest bitwa przegrana. A tutaj okazało się, że kurczę, no gdyby nie te dwie pary rękawic, no to tą bitwę byśmy przegrali. No ale zaczynam naprawdę fenomenalnie. Witam was bardzo serdecznie. Oczywiście przypominam, że osoby, które wpłacają z kodem Croxy, mogą sobie wygrać takie ładne skiny. Po wpłacie wyświetli ci się taki prezencik, jeśli udało ci się wygrać. No i oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. No i jako już budżet mój tutaj został poważnie zasilony, no to spróbowałbym sobie 7 skrzyneczek z Tiger Tuffami, bo niedługo już się kończą te limitowane skrzynki, więc mam nadzieję, że w końcu zostaną wprowadzone jakieś nowe. To jest taka moja prośba pani CSGO Skin, żeby w końcu jakieś nowe skrzynki procentowe zostały dodane. No niestety pierwsze otwarcie Bayonet Tiger Tuff dla Isamu nie jest to karambit, tak, na którego oczywiście polujemy w tej skrzyni, no ale jest to 2300 zł, więc kurczę, no lepiej mieć, niżeli nie mieć chyba, tak? A jeszcze parę tutaj skrzyneczek przed nami, więc zobaczmy, 4 dokładnie. Póki co, no dla nas niestety tutaj totalnie puściutko. Generalnie po meczu Polaków, tak? No szkoda szczępić ryja, stary. No nie mam po prostu słów, ale generalnie jak spytasz o kuponik oczywiście, nikt nie pytał, ale się pochwalę. Znaczy, nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo kurczę, złapałem tą promocję fajną, że jedna bramka Polaków to wygrany kupon. No i kurczę, wszystko poszłoby po mojej myśli, gdyby nie Hiszpania, która postanowiła sobie z Serbią zintować. No największy pewniaczek, stary, dzisiejszego wieczoru poszedł się jebać. No i mój kupon też. Więc świeczka dla mojego kuponu w komentarzu. No ja naprawdę, ja nie wiem, czy ja mam po prostu już jakieś, nie wiem, klątwę na sobie, że żaden kupon już mi nie może wejść, o co chodzi, bo naprawdę nie wiem. No totalnie jakby mam wrażenie, że to, co obstawię, stary, to rzucam na to spotkanie klątwę. Ostatnio, w tamtym tygodniu, kurs 1.19, stary. Bramki Juventusu mi zabrakło. Postawiłem bramkę Juventusu na 1.19. Nigdy takich kursów nie stawiam. I kupon pożyć się jebać tak samo. Było do wygrania tam chyba 2 kafle ze stówki, więc no nie wiem, no to już jest naprawdę wyższy level. No nie rozmawiajmy o tym, bo czuję po prostu się dymany na każdym kroku, jeśli chodzi o betowanie meczu ostatnio. Oczywiście, no pamiętajcie, żeby grać z głową, jeśli oczywiście decydujecie się meczyki betować, no i oczywiście tak samo jak z skrzyneczką sobie kręcić. Też tutaj, że tak powiem, trzeba zachować resztki rozsądku, tak? Trzeba wiedzieć, kiedy tutaj wyjść, jak wam nie idzie. No mi na CSGO Skin się ostatnio bardzo fajnie idzie, więc dorzucę sobie tutaj te skrzyneczki Deathcase, bo uważam, że na tym Jester trybie są one naprawdę mocarne i jak macie jakieś propozycje skrzynki właśnie, którą możemy przetestować na tym trybie, to śmiało piszcie w komentarzu, bo póki co te skrzynki, które otwierałem, no to ta skrzynia Deathcase na tym trybie topka. Naprawdę uważam, że topka. A i generalnie po odcinku zobaczyłem sobie z ciekawości, co to znaczy w ogóle to Jester, że ten tryb. I okazało się, że to błazen oznacza, czyli taki właśnie błazenowy tryb. I czyta się to Jester, więc moja wiedza tutaj, że tak powiem, poszerzyła się. CSGO Skins bawi i uczy, tak? Zobaczmy jeszcze 3 skrzynki do końca. No i zobaczmy, czy na tym naszym błazenowym trybie coś jeszcze uda nam się wyciągnąć z tej skrzynki. Aquamarynka, bardzo ładny skin i kosztuje w ogóle też swoje, z tego co widzę. 363 zł, mamy rękawice. No i ostatnie otwarcie, zobaczmy. No 10 koła wydaliśmy na bitwę, więc jeżeli spadnie hole, no to będzie naprawdę bardzo ciężko tutaj, że tak powiem, mówić o jakimś w ogóle potencjale na profit. No i niestety właśnie ten potencjał, kurczę, no nie było potencjału, tak? Luxurious kosztuje 3000, no dobra. Spróbujmy sobie 4 takie skrzynki. No jest to ryzykowne dosyć mocno posunięcie, no bo tutaj co mamy? Arabeskę, na którą jest 4%. No dobra, no na wszystko 4% jest, tak? No na tym polega ten tryb, więc zobacz, pierwsze otwarcie, spadają rękawice za 2 koła, nie ma tragedii, mogło być oczywiście lepiej, ale zobaczmy dalej. Tutaj po kosie 1200 zł te doplerki u Isamu, zobaczmy dalej, 2 skrzynki do końca, no tutaj niestety, no chujówka, tak? 76 zł i ostatnie otwarcie. Czy tutaj coś się jeszcze... Nie, to jest Prince? To jest Prince, stary, ja nie mogę. I zapomniałem w ogóle o tym skin, że jest dotrefnie w tej skin. I dlaczego w takich momentach stary underdoga nie daje? No, naprawdę tego nie rozumiem. Ale wrzućmy sobie hole na farta, bo nie wiem, czuję się dzisiaj na tym trybie
Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że czuję się trochę dymany na tym trybie, bo no, dostałem dwa hole, tak? Z bitwy za 5 koła, więc w teorii nie mam prawa narzekać, ale no budżet się tutaj solidnie uszczuplił, bo 8300 zł nam zostało. Jeżeli tej bitwy nie uda nam się wygrać i co najważniejsze, jeżeli nie uda nam się z niej trafić hole'a, no to będzie lekka kasiana tak zwana, więc mam nadzieję, że tutaj ta skrzynka jednak się zrehabilituje i postanowi mi oddać za te bitwy na tym Jester modzie, który no tak średnio potem już chciał mi oddawać. Zobaczmy, dwie skrzynki do końca, 3% oczywiście haul, najdroższy za 70 koła, no nie będę się chwalił, że parę razy udało mi się to zdobyć. No ale zobaczmy, no licz się to, co jest teraz, a rzeczywistość niestety jest smutna, bo bitwę przegrywamy. No a jak mi zostało 8300, no to nie będę już się bawił w te tryby boostowane, tylko po prostu... Nie no, nie gadaj, że 2 zł mi braknie. Dobra, idziemy na event i sobie coś tutaj wrzucimy, bo dosłownie brakuje mi moje 2 zł. Dobra, i idziemy oczywiście od razu na tą battle i wrzucamy 4. Dobrze powiedziałem? 4 czy 5? 5 skrzynek gemstone. Na dwie osoby bitwa. Jeżeli ta bitwa siądzie i zechce mi zrzucić coś ciekawego, no to nie będę aż tak zły na siebie. Będę, powiedzmy, no będę miał lekkiego focha, tak? Ale nie będę jakoś mega zły na siebie, biorąc pod uwagę przebieg dzisiejszego filmu, że no ponad 30 patyków było i się zmyło, tak? Więc zobaczmy. Jeszcze oczywiście 3 skrzynki. Nie powiedziałem o konkursie jaskinia w ogóle przez cały film, więc dla osób, które oczywiście oglądają do końca, no to tutaj plusik dla ciebie. Jak chcesz wygrać, sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarz, oczywiście napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu Crocs, więc jest go skinsie, jako sam penalt, nie jesteś wystarczy, zaloguj się link w zapisu, bądź kliknij oczywiście magiczny zielony plusik. No i kodzik Crocsi przez 2x wpiszesz i mamy tą bitwę, więc zajebiście. Zobacz, powiedziałem o kodziku, powiedziałem o skinie, no i oczywiście tutaj plusik i pisujesz kodzik Crocs przez 2x, 10% więcej na stałe, no i oczywiście skrzyńska na start za free dla nowych użytkowników. Dziękuję bardzo serdecznie.